Crazy Daru. Robię ten filmik na czystej beki. Na twardzielu zaplątałem się trzy filmiki tutaj z naleśnikiem. Gram w duecie z Lucky Luke'iem, jedynym słusznym partnerem do gry, zwłaszcza po patchu. Także może poruszę tutaj kilka tematów, może będzie zabawnie. W tle sobie gra muzyczka, żeby jakieś pitu było. Może szybciutko parę słów o tym buildzie na naleśniku. Czyli są dwa moduły na prędkość plus paliwko. Jak czasem zerkniecie sobie na prędkościomierz, to możemy się rozpędzić nawet do 90 km na godzinę, co czyni nam naleśnik tutaj. Zamienia nam go w kołowca. Jest miód taki, że w zasadzie teraz jak już mało gram w czołgi, to tak naprawdę tylko ten build, tylko ten czołg daje mi fan tutaj na tyle, że mógł w ogóle grać w tą grę. Jeśli chodzi o wargaming, te zmiany po patchu, jako tako nie mam się do czego przyczepić, te zmiany mi się podobają tak naprawdę. Jedyne co mi nie pasuje, to to, że te zmiany nie były zaimplementowane jakby w jednym patchu. Plus to, że z około 60 map, które mieliśmy, zrobiło nam się w pewnym momencie 6, więc no słabo na maksa. Jeśli chodzi o sam naleśnik, to ten czołg daje nam, jesteśmy uniezależnieni od rurkowców, czyli panów, którzy kupują za ciasne spodnie i nie stać ich na skarpetki. Totalne ameby umysłowe. Jesteśmy rozgrywającym, który tutaj ma największy wpływ na wynik meczu. Żebyście nie myśleli, że tutaj znęcam się nad jakimiś pomidorkami. Jak przyjrzycie się, to w każdym praktycznie z tych meczów znajdziecie w przeciwnej drużynie zawodników, których pewnie znacie. Także na pewno nie jest łatwo. Na pewno tutaj pomaga też fakt, że Lucky jest kurwa mordercą. Tym swoim Progetto to potrafi tutaj naprawdę najebać tego damage'u, że aż strach. No ale wracając już do samych zmian, uważam je za totalne przegięcie, no bo tak naprawdę w tym momencie to nawet nie muszą wprowadzać kołowców, no bo naleśnikiem jedziemy 90 na godzinę. Na pomidorka, który no ledwo odróżnia lewą stronę od prawej. Wjeżdżasz kurwa, objeżdżasz i gościu kręci tą lufą, patrzy w niebo i no nie ma nic do powiedzenia. Także zobaczycie zresztą tutaj po tym meczu. Jeździmy sobie tutaj środkiem, spotujemy. Sporadycznie może ktoś nas weźmie tutaj sobie na cel. A jakoś tak za bardzo nie chcę komentować tego meczu, to filmik tutaj robię w celach rozrywkowych. Trzymamy pana z łana. Pan z łana z rana lepszy niż śmietana. Manticora jest słaba w chuj, nie polecam. Jeśli chodzi o lighty 10 tier, to tak naprawdę tylko 3 lighty uznaję. To jest MX-105, T100LT i Tusk. Nasz kochany rudy premier. Także każdy kto gra innym czołgiem, to jest dla mnie śmiech na sali. Jeśli chodzi o te rajmy, czy też chiński czołg, no jesteście w stanie tym zagrać tylko jak traficie na pomidora w przeciwnej drużynie na lajcie. Ogarnięty gracz w naleśniku to zrobi z was kurwa ser szwajcarski, także nie kozakować mi tu w rajmach. To jest pożar się Boże czołg, także nie polecam. Nie, w ogóle sam go nie robię. Tak samo Chińczyka. O istnieniu kurwa innych lightów to nawet nie chcę słyszeć. Jeżeli przyjrzycie się, w ogóle zauważycie, że brakuje mi tego modułu na podświetlanie celów, a dlatego, że właśnie chciałem dojebać na maksa speeda. Prędkość jest tutaj naszą największą obroną. Jak zapewne wielu z was tutaj słyszało już od pewnych dragonów i szalonych kojotów, najważniejsze w lajcie jest spotowanie. Także dobra, no spotujemy, nie? Ale już przy okazji jak spotujemy, no to szukamy tych ogryzeczków, nie? Szukamy ogryzeczków i dobijamy je. A zwłaszcza jełopów w niszczarkach, którzy kurwa nie potrafią nawet z respa wyjechać. Taki to najbardziej lubię. Proszę, mamy pach. Co to było? Nie wiem, nie widzę, za mały ekran. Dobra, no gość ogryzek był, podjechaliśmy, jeb. Dobra, zaraz zobaczycie. W ogóle na tej mapie bardzo często jest tak, że tutaj
od strony, od lewej strony przy kapie zostają niszczarki, a jak widać po matchmakingu, tych niszczarek jest od groma, także teraz zobaczycie, jak się disuje, jak się kurwa troluje takich baranów. No to kurwa, no staną sobie gdzieś z tyłu i myślą, że im ktoś pod lufę wjedzie. No to kurwa, patrzcie i płaczcie. Wjeżdżą wam kurwy pod lufę. Zobaczymy, czy jesteście tacy mocni. No słuchajcie, robię ten film dla beki, nie przejmuję się tutaj. Jak komuś nie pasuje bluzganie, to niech idzie kurwa do klasztoru. Dobra, chłopaki, macie te swoje ugrane czołgi. I co wam po nich? Karma dla psów. To jest. Paki tutaj skrzętnie korzystają. W ogóle fajnie, bo dużo tutaj asy spada. Bardzo często się zdarza, że gramy. Miałem kupę razy takie mecze, że 5, 4, 3000 damage, 0 asyst. No kurwa. Ludzie nie trafiliby kurwa, nie wiem, z łódki kamieniem w wodę, nie? Także, o. Ciach. Wszyscy pozamiatani, sobie dobijamy już tutaj jełupków. W ogóle to gram na sterowaniu, które się nazywa sterownik. Jest to źle przetłumaczone, jeżeli włączycie angielską wersję gry, no to będzie się nazywało to driver, czyli kierowca. Ale no, z takiej nomenklatury pecetowej, driver to jest sterownik, tak? Jak macie, sterujecie sprzęt na komputerze, no to jest sterownik. No dobra, ale o co chodzi? Chodzi o to, że pod R2 mam gaz, pod L2 mam wsteczny. Jeżeli trzymam gaz pod R2, to mogę sobie hamować wstecznym. Strzał mam pod L1, tak? Lokowanie się na celu mam pod L3. Także, no... Jeżeli w momencie, kiedy się skontuję, to robię gaz wsteczny, tak? No, nie... ten czołg mi nie zjedzie z tej trajektorii. Dobra, mamy koniec meczu. Zobaczmy sobie wyniczki. No, to jest taki mecz, że nawet nie zauważyłem w pewnym momencie, kurwa, 7 kili. No, ale też dlatego, że tutaj laki pufną, nie oszukujmy się. Gdybym żył, to by mi tutaj zapierdolił pewnie połowę tych kili. Best in the game, 8 spotów, także swoją robotę zrobiliśmy. Asysty też były, spoty były. Także fajny meczyk. Następny meczyk, mapka autostrada. Zaczynam od tej strony, gdzie nasi lubią kurwa kampić. Jak zerkniecie, to w przeciwnej drużynie mamy Bru. Pozdrawiam. Także tu kurwa nie będzie łatwo, nie? Korzystamy z tego, że mamy speeda, chcemy tutaj jestem świadom tego, że to jest Bru i oni nie będą kampić, nie? Więc postanowiłem sobie wyjechać. Tutaj mamy zagłębienie, więc jest spoczko. Jak zauważycie, w ogóle tu bardzo dużo strzelam z auto-aima, nie? No ale to niech was to nie zwiedzie. Ja umiem celować. Po prostu strzelam z auto-aima, kiedy no, jest czołg w linii i korzystam po prostu z tego, że to jest, nie? Na PC-cie też jest auto-aim, także niech mi tutaj nikt nie kurwa nie zarzuca, że konsola, kurwa, arcade. Patrzcie, no gościu jedzie w linii, tak? No to dlaczego mam kurwa nie strzelić? Jep. Pozbyliśmy się tego durnia. Także już mamy 100 razy łatwiej. Laki sobie pojechał w miasto medem. Zobaczymy, co on tam zrobi. No a my tutaj się będziemy starać no spotować i trzymać ich z daleka. No zwłaszcza, że kurwa je łopy. Oczywiście stanęły sobie na górce. Bardzo nie lubię, bo praktycznie nie mam wsparcia. Gdyby tutaj się na mnie wylali, no to przejebane, nie? Będziemy szukali tutaj sobie miejsca na jakiegoś pasywnego spota. No bo nie mam zamiaru kurwa ginąć za frajerów. Dobra, no. W zasadzie jeżeli zaczynamy sobie z góry, to miejsce jest najlepsze do po prostu rozpoczęcia, nie? A jak to mawiałem, jak ktoś jest pizdą w necie, no to będzie pizdą w świecie. Także w tym momencie no pasywka i czekamy, co się będzie działo, nie? Lucky przypuszował, przejechał miasto, olał gościa i no będę sobie czekał tutaj, co z tego będzie, co się rozwinie. Tak jak już mówiłem, w ogóle jeśli chodzi o naleśnik ma bardzo fajną stabilizację, więc jeżeli ktoś się nie rusza, można spokojnie tym auto-aimem walić. Poza tym prawdopodobnie ustawienie mi zostało po klanówce, gdzie tutaj jest full gold. No i patrzymy po prostu, czy to jest med, czy to jest heavy. Jeżeli jest med, jeżeli jest light, no to można pierdolnąć z tego
A to i ma, bez problemu. Dobra, no teraz będę szukał tutaj. Nie chcę ratować tych naszych tutaj piździelców na górze, w dupie ich mam. Tam na górze jest chyba Bru na A1. Nie mam ochoty, kurwa, się z nimi trzema strzelać sam. Także spróbujemy tutaj pomóc zaraz Lakiemu. Podjedziemy sobie do niego. No, zwłaszcza, że zobaczcie, 450 asyst, nie? Super, kurwa, nie? Zajebiście. Jeździmy już tutaj prawie 5 minut. A mamy 500 asyst, tak? No to stracić, to jest, kurwa, to jest poniżej krytyki. Dobra, jedziemy do Lakiego. Olewka na tych durni. Jedziemy do Lakiego. Właściwie to nie wiem na chwilę obecną, co on tam w ogóle robi, bo nic praktycznie nie ma wyświeconego. No ale chyba jednak zaczął strzelać. Dobra. To jest losowanie na ósemeczki, no to patrzcie. Jest sobie, kurwa, defender. No ale jak jeździmy naleśnikiem, nie? No to mamy 1500 hapsa tyle co defender. No to patrzcie, co się robi pomidorom. Gościu, jesteś defenderem, nie jesteś lightem, nie jesteś nawet medem. Nie wiem, co ty tu robisz. No ale ten już... zaproszenie tutaj podpisane, garaż jest, czeka na ciebie. No przy 90 na godzinę, zobaczcie, no, przy skręcając mamy 80, no co ten gość może zrobić w defenderze, no, się cmoknąć. Dobra, no mam Lakiego po swojej stronie, czyli no wiem, że med top class i mam jakieś wsparcie. Będziemy wywierali tutaj nacisk na kapa, żeby chłopaki z Bru tutaj mieli tą świadomość, że muszą wrócić, nie? No bo jeżeli my im naciskamy na kapa, no to przecież nie będą ten, oni nie będą nam kapować, prawda? Wjeżdżamy i patrzcie, Godzilla. Nie zdążyłem zauważyć, co tam jeszcze jest, no ale mamy tutaj zagłębienie, więc no trzymamy ich tylko na spocie i zaczyna wpadać. Dopiero teraz zaczynają wpadać asysty. Przy takich hopkach trzeba uważać, żeby się nie wypierdolić na plecy. No może zaboleć, nie? Może mocno zaboleć, naprawdę mocno zaboleć. Zwłaszcza, że przy tej fizyce gry, no te taki naleśnik się zachowuje jak latawiec, nie? Możemy wyskoczyć naprawdę wysoko. Dobra. To jest chyba super koniu. Mhm. Dobra, no. Podświetlamy. Próbujemy ich tu wkurzać. A, to jest 705, no, czyli twardziel. Dobra. Nie interesuje mnie to, że jestem wyświecony, także no. Chcemy ich tu wkurzyć, żeby się obrócili na nas. Laki coś tam się za mocno zakampił. Mógłby trochę podjechać. Czy szlaki? No. Dobra, no daliśmy chwilkę oddechu. Ja czekam na taką tutaj okazję, żeby po prostu wyjechać na ich, nie? No, trochę się boję tej Godzilli, no bo tak naprawdę nie wiecie, czy to jest pomidorek, czy to jest dobry gościu, nie? No bo może was przycelować i po prostu zdmuchnąć. No dobra, 705. Dziękujemy panu. Fajnie się złożyło. No dobra, no to została Godzilla. No już liczymy na fuksa. To nas nie trafi. Dobra. 5000 asyst, 500 zrobiło się 5000. Bardzo fajny wynik. Arte, jak zobaczycie, też nam ktoś pomoże zabić. No i tak jak widać tutaj na złączonym obrazku, zostało dwóch, prawdopodobnie dwóch panów z Bru. I no oni mieli strasznego pecha, bo trafili, kurwa, na większe pomidory niż u mnie. Wpierdolili się w róg mapy. My w tym czasie sobie przejechaliśmy drugą flanką. No ale nie możesz być, kurwa, nie wiem, we wszystkich miejscach naraz, więc no, tylko pożałować tutaj sytuacji. Zboczko, w ogóle bardzo fajna mapa na grę lightem, jedna z moich ulubionych. Bardzo się cieszyłem, kiedy wróciła ona do gry. Proszę, kończymy typka, ciach i przejdziemy sobie zaraz do następnego meczu. Także no, fajny meczek wpadł, emeczka, jak zobaczycie, prawie 10 tysięcy łączonego, 6 kili, no versus Bru, zajebiście. Także zachęcam do subskrybowania, że jakieś komentarze zostawcie, dwa lajki. Nie znajdziecie takiego gameplayu na kanale Hincula, tam jest tylko kampienie. Prędzej mi kaktus na dupie wyrośnie, niż zobaczycie u Hincula, nie wiem, grę lightem. Także mamy jedną z nowych mapek, nie pamiętam, jak ona się nazywa. Także nie znam jej w ogóle. Tutaj będziemy sobie zwiedzać krajobrazy, podziwiać. No. Trzeba poznać mapkę, najlepszy jest do tego właśnie Lajcior.
No ale już jedno mogę wam powiedzieć, no trzeba szukać tutaj najwyższego punktu na mapie i starać się trzymać dystans, trzeba wszystko robić z dystansem, trzeba mieć dystans do ludzi, tak jak snajper. Także no, jak już mówiłem, lajki, komentarze, oddawać kurwa kasę, obiecuję, będą dziwki koks, także na luzie. Jak już mówiłem, film dla beki. Chciałem, żeby to się jakoś tak na luzie oglądało. Dobra, niech was nie zwiedzie. Naszym zadaniem tutaj jako lajta nie jest wcale spotowanie, nie jest wcale zabijanie. Naszym celem jest wkurwienie jak największej ilości ludzi. Jesteśmy jak ten kurwa komar, którego nie możecie dorwać. Próbujcie zasnąć, a on wam robi nad głową. Dobra, wpieprzyliśmy się tutaj na środek. Mamy doskonały widok. Bardzo często się na tej mapie zdarza taka sytuacja, że wjeżdżamy tutaj na ten środek i już mamy komitet powitalny. Starało mi się parę razy tutaj pufnąć, no ale to nie jest taki mecz. Tutaj, proszę, mamy naleśnika, który prawdopodobnie nie zainwestował w siatkę maskującą. Przy okazji, na tym buildzie używam siatki maskującej, czyli naleśnik sam sobie ma strasznie chujowego spota w porównaniu do innych lightów. Ale tutaj przewagę zapewnia nam to, że mamy siatę. Siata po patchu już nie działa tak jak stara siata. I ona działa teraz również w ruchu. Więc wykorzystujemy to i mamy około 200 metrów przewagi. Jak spojrzycie na mapkę, zobaczcie jaka jest przewaga między spotowaniem nas, a spotowaniem przeciwnika. No jest dwukrotna przewaga, więc no korzystamy z tego. Także mamy dwie arcioszki. Jakieś tam niszczareczki, więc no próbujemy tutaj wkurwić ludzi, którzy nie zdążyli wyjechać z kapa. No przy tym buildzie 90 na godzinę to możemy w 10 sekund jesteśmy pod kapem przeciwnika, nie? Także ja zresztą powinno się tak robić, nie? Zbytnio nie ryzykując, no po prostu staramy się wyeliminować te arty, no bo jak wiadomo każdy kocha arty. Przy okazji pozbyliśmy się STRV-a, czyli tak naprawdę pozbywamy się w tym momencie pojazdów, które tak naprawdę zazwyczaj giną na końcu. Ten STRV, Choke Ninja, kurwa, Ultimate Camper, ulubiony pojazd wszystkich, kurwa, którzy nie potrafią grać w tą grę. Druga arta nam się tutaj skitrała, ale już ją mamy na widelcu. Także garaż, kurwa, tak jest. Jeszcze coś tu próbował zrobić, ale no. Ale tu gram z Diabolusem, pozdro Diabolus. Także on tutaj też ma fajnie, bo sobie może postrzelać. Spoty ma, wszystko ma, w ogóle tutaj lubię rozpierduchy im na plecach. Teraz sobie zaczniemy czyścić front. To jest tak, jakbyśmy zaczęli mycie od mucia dupska, tak? Dobra, no na pewno pozbycie się dwóch art tutaj ułatwi grę naszym teammate'om, także na luzie. Teraz to już możemy sobie pojeździć, podobijać. Także dobijamy sobie gości niczego nieświadomych, a i nawet nie wiedzą, co ich zabiło. Do garażu, dziwko. Na luzie. A tu jeszcze gdzieś lajczyk jeździ, no to jest taka wisienka na torcie. Mawia słynny skoczek, truskaweczka na torcie. Na luzie. Ta mapka nawet nie jest taka zła, nie? Troszkę duża jest, no ale jak ktoś to zapierdala 90 na godzinę, to jest poezja, nie? Co my tu mamy? Patonik z łyżką. Dobrze, akurat przydaje się na tej mapie. Można sobie zrobić zaspę. Na luzie. Co to jest samotny wilk? Gdzieś go kurwa widziałem. Kojarzę chyba. No ale w ósemce jest, no to ma przejebane. Sorry kolego, no ale... O. Siergiej, Rosja, dobra. Już końcówka meczu, został nam tylko lajcik. Spróbujemy no, przejechać się po nim dosłownie. Wynik nie jest jakiś
jakiś oszałamiający. No ale przyjemnie się ogląda, prawda? No to jest lajciochem, jest taka radocha. Polecam sobie zrobić tego builda, wypróbować. Miód się wylewa uszami. na luzaku. Bo trzeba uważać, żeby się nie wykoleić, nie? Nie wyskoczyć gdzieś w przepaść. I, no, zdarza się czasami. W ferworze walki fantazję łańska poniesie i kurwa, myślimy, że jesteśmy małyszem, nie? Dobra, mamy lajcika. Zaraz tutaj go potraktujemy odpowiednio. Chariotir próbuje, nie. On jest mój. Tylko mój, zwłaszcza, że rusek. Vis-a-vis ruska. Dokładnie. A, i tak gościowi się upiekło, zazwyczaj staram się te lighty na początku rozpieprzyć. Czyni to życie każdego łatwiejszym. No ale co, gościu też w naleśniku, nie? No to nie jest takie łatwe. Dorwać takiego naleśnika. Nawet jak to rusek, nie? Ruscy się wpieprzają bez zaproszenia. Dobra, kończymy gościa. Także no, mam nadzieję, że się filmik podobał. Tak jak już wspominałem, to chciałem w takim lekkim tonie zrobić ten filmik, żeby to się przyjemnie oglądało. Mam nadzieję, że muzyczka się podobała. Także do zobaczenia w wocie. Kurwa, dorwę was. No, dobra. Na razie, trzymajcie się. Pozdrawiam gorąco. You ain't had this one.